bardzo obfita, od samych godzin porannych i tak będzie do godzin wieczornych, bo mamy aż 4 bloki, dopiero skończyliśmy pierwszy. Mamy dosłownie, sędziowie mają dosłownie 5 minut przerwy i zaczynamy pracę podczas drugiego bloku turnieju. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle tańczących truskawek dojechało, bo truskawek u nas nie brakuje, ponieważ mamy dzisiaj taką wyjątkową wyjątkowość. Medale dla klas sportowych są w kształcie truskawki, zresztą zrobione przez Zespół Szkół Technicznych ze Szczecinka. A jedną z głównych nagród zamiast koszyczka truskawek jest taka w idei Zero Waste sadzonka z truskawkami, która wzbudza wiele takich bardzo pozytywnych emocji, jak zobaczyliśmy. To naprodukowali rodzice w ilości 260 sadzonek, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie dbał, to przeżyje do następnego roku. Kategorie rekreacyjne to młodsze dzieci, teraz im kolejne bloki, tym wyższe klasy taneczne, już bardziej klasy sportowe, więc no już i wyższy poziom, i wyższe wymagania. No jak Państwo widzicie, za moimi plecami trwa próba parkietu, jest tłoczno, czyli będziemy mieli kogo oceniać, kogo oglądać w kolejnych blokach. Myślę, że to świadczy o tym, że lubią do nas przyjeżdżać, że pamiętają o szczecineckiej truskawce, że cenią naszą organizację, jak się zaopiekujemy tymi parami, scenografii, bo to wszystko jest dla tancerzy ważne. Także ja się bardzo cieszę z tego, co widzę za swoimi plecami.
taki, że w czasie tych wakacji troszeczkę też potrenujemy, bo nie może być tak, że 2 miesiące jest przerwy, wszyscy tancerzy mają obozy, szkolenia, bo my również będziemy mieli. No jesteśmy na razie na truskawce, mamy ustalony termin, więc będziemy po prostu po truskawce ogarniać pozostałe rzeczy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i żeby też dzieciaki trochę odpoczęły, ale też miały czas na przyswajanie nowych rzeczy, bo będą wyższe klasy, inne kategorie, to trzeba wszystko przygotować do nowego sezonu.